pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Cześć wszystkim, witam was serdecznie na naszym kanale, w dzisiejszym odcinku Siew Rzepaku. Jak wiecie, u nas nie uprawiamy rzepaku. Ja w sumie osobiście również nie pamiętam takiej uprawy u nas, także zaczynamy totalnie od zera, technologię oraz cały proces uprawy, więc zapraszam was na nowy odcinek na naszym kanale. W tym roku będziemy siać Jurka. I Temptation. Nie, tylko Jurka. Werce bardzo przypadła ta nazwa, co jest ewidentnie i widoczne. Ty lepiej tego nie pokazuj. Tak, Werka walczy z nożyczkami. Z nożyczkami? Boże, zwariuję, zaraz weź to. Zaraz jakiegoś granata rzucę. Petuniarka Weronika będzie rzucała granatę. Ja nie rękawic nie mam. Weronika, było tego głośno nie mówić. Two sparks ignited. We left some space for us to breathe. My head is quiet now. I can rest in peace, 'cause you are more than enough, more than enough. Feeling the rush, feeling the rush. Burning in love, burning in love. Two souls united. This roaring blaze is soaring free. If you ever get tired, I'll sing you gently to sleep, 'cause you're still more than enough, more than enough. Feeling the rush, feeling the rush. Burning in love, burning in love. I won't fall when I'm picking you up. With my hand, I will be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. My lead, now we're taking the jump. Taking the jump. My pride, 'cause I know you're the one I love is stronger. Baby, I know that it's stronger than you. Zaczniemy sobie od mikrogranulatu. Jest to w sumie jedyny mikrogranulat na rynku, który można bezpośrednio mieszać z nasionami rzepaku. W tle mamy Pink Shaker, czyli specjalną maszynę do mieszania mikrogranulatu z nasionami rzepaku. A tak serio, to po prostu różowa betoniarka. I różowa nie bez przyczyny, ponieważ produkt nazywa się Pink Star Boron. Różowy produkt, a raczej różowa nazwa, bo produkt nie jest różowy. I mamy różową betoniarkę. Więc tutaj wracając do produktu, stosujemy go tutaj w dawce od 20 do 25 kg na hektar. W składzie mamy tutaj Physio Plus oraz
wyciąg z alg morskich, z aminopuryną, która działa jak taki naturalny ukorzeniacz. Wpływa nam tutaj na wzrost rośliny, na przezimowanie rzepaku oraz mamy tutaj taki w sumie, bym powiedziała, taki starter pack dla rzepaku, ponieważ zawiera tutaj wszystkie pierwiastki potrzebne dla wzrostu rośliny rzepaku. Jest on bezpieczny dla nasion rzepaku i dzięki bliskiej odległości nasion od mikrogranulatu mamy szybkie, a nawet natychmiastowe odżywienie rośliny. Teraz przejdziemy do odmian rzepaku. Dzisiaj będziemy wysiewać dwie odmiany rzepaku, a mianowicie odmiany z firmy Rapul, Temptation, czyli kusiciela rolników, i odmianę, która bardzo przypadła, w szczególności ze względów na nazwę naszej werce, a mianowicie odmianę Jurek. Obie odmiany są odmianami hybrydowymi, są to mieszańce i za chwilę więcej. Żarty się skończyły, przechodzimy teraz do odmian. Są one już wymieszane, wysypane, stąd też zostały nam tylko worki. Rzepak mamy z firmy Rapul i w rzepaczku mamy dwie odmiany. Mamy tutaj Jurka, o którym wspominałam, że tak przypadł w werce do gustu, i odmianę Temptation, tą kusicielkę, kusiciela. Odmiany różnią się w sumie siłą kiełkowania. Tutaj mamy Jurka na poziomie 86% i odmianę Temptation na poziomie 92%. Odnośnie Jurka, bardzo w sumie tutaj przedstawiciel firmy mi daną odmianę polecał, że świetnie się sprawdzi w naszych warunkach, więc się skusiłam. Przy Jurku mamy wczesne zakwitanie i średnio wczesne dojrzewanie rzepaku. Następnie mamy odmianę Temptation. Tutaj jest to odmiana w sumie polecana na większość stanowisk. Odmiana odporna na choroby i tak dalej, zresztą też jak w przypadku Jurka. I odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością oleju w nasionach rzepaku. Także to są dwie odmiany, na które postawiłyśmy z firmy Rapul. Jedna jednostka jest na 3 hektary areału, więc zapraszam Was do obejrzenia zasiewu w naszym gospodarstwie.